Tradycyjne i współczesne kolędy oraz pastorałki rozbrzmiewały 21 grudnia w placówce wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej Poranek w Świerżach Górnych. Dzieci reprezentujące placówkę opowiedziały zgromadzonym o symbolice i znaczeniu świąt Bożego Narodzenia. W programie słowno-muzycznym nawiązywały do tradycji przystrajania choinek, mówiły o ozdobach na nich zawieszanych, o wigilijnych potrawach, o symbolice dzielenia się opłatkiem czy o pustym miejscu przy świątecznym stole. Opowieści te przeplatane były najpiękniejszymi kolędami i pastorałkami. Występom tym przyglądali się rodzice i opiekunowie małych artystów, mieszkańcy Świerży Górnych oraz zaproszeni goście. Wiceburmistrz Małgorzata Bebelska, przedstawicielki Rady Miejskiej i Rady Powiatu Ewa Malec i Janina Golik oraz kierownik Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach Krzysztof Karczmarski. Po spotkaniu goście podziękowali dzieciom za przygotowanie tak wyjątkowego wieczoru. Dla wszystkich występujących był też słodki poczęstunek. Nie mogło również zabraknąć świątecznych życzeń i podzielenia się opłatkiem. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie wieczoru były Katarzyna Korpalska i Ewelina Szczypior.